Joga od kuchni, odcinek 6, Ola Żelazo. Asia Kowalczyk-Bednarczyk, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj będziemy gotować i będziemy ćwiczyć na zdrowy kręgosłup. A co będziemy gotować? No tak naprawdę to nawet nie jest, chociaż nie jest gotowanie, no bo musimy ugotować kaszę jaglaną, ale reszta to są wszystko surowe rzeczy. Nie, przepraszam, jeszcze może być ugotowany burak, ale to zaraz o tym powiemy. Więc dzisiaj jest taka energetyczna, pełna witamin, sałatka. Listopadowa. Wiesz co, Asia, dlaczego ja tak zrobiłam? Bo jak ja słyszę o czymś takim, że tutaj przed nami rośniesz, danie z taką ilością witamin, mikroelementów, to ja już czuję w sobie tyle mocy, że po prostu od razu lecę do nieba i tak, to jest fantastyczne. Zwłaszcza, że to są składniki, które uwielbiasz i które też dobierałam z taką myślą o tobie. Dziękuję, to bardzo mi miło. To powiedz, Asia, co mamy ze składników na dzisiejszą jesienną sałatkę? Jesienna sałatka, tak, już mamy część rzeczy przygotowanych, bo mamy ugotowaną kaszę jaglaną, to też może być na przykład kasza kuskus. Mhm. Taka ekspresowa wtedy będzie ta kasza. Mamy trochę roszponki, mamy gruszkę, naszą wspaniałą gruszkę, mamy paprykę. Będzie awokado, będzie limonka, będzie burak. Tu mamy ugotowanego buraka, ale my będziemy robić zakwas z buraków w pewnym momencie jeszcze, nie dzisiaj, natomiast będzie odcinek o zakwasie i to, co chciałam Wam polecić, ponieważ myślę, że część z Was już kisi buraki, żeby użyć do tej sałatki tych buraków, które zostają właśnie z robienia zakwasu. Jasne, bo to jest, żeby nic się nie marnowało. Oczywiście, to jest tak wspaniały dodatek do sałatki, więc polecam każdy rodzaj buraka w każdej formie przygotowany. No i oczywiście mamy orzechy laskowe, nie włoskie, to są nasze włoskie orzechy. Zobacz, ale one pachną. Ach, tak, to jest zapach prawdziwego orzecha włoskiego. I jeszcze mam specjalny orzech dla Ciebie. To są moje ulubione. Orzech brazylijski, więc jemy jeden dziennie. Mamy dzisiaj dawkę selenu w naszej sałatce i mamy suszone pomidory. Robimy do tego sos, bardzo prosty. Oliwa z oliwek, trochę octu balsamicznego, trochę soli, soku z limonki. Ola, będziesz miażdżyła znowu pieprz i mamy troszeczkę słodkości. Tutaj mamy syrop daktylowy. Cały przepis i składniki znajdują się w opisie filmu, także nie zgiń, jak nie zapamiętaliście wszystkiego, a my przechodzimy do przygotowywania. Tak, będziemy teraz wszystko tak naprawdę mieszać. Dobra, gdzie robimy sos? Słuchaj, sos robimy w słoiku. Słoik jest w ogóle genialnym narzędziem do robienia sosów. Otwierasz, wlewasz co chcesz. Wlewamy oliwę z oliwek. To jest doskonały pomysł. Już teraz zobaczysz. Tak. No i robisz ciach-ciach, jak, ciach-ciach, jak dobrego, wiesz, szejka. Tak. Widrineczek. Ola, jeszcze musisz zrobić swoją ukochaną czynność. Trochę soli. Pieprz. Kolorowy, nie cały, żeby nie ja było czekam za na mocne. Twój pieprz. To ja. Z żelazną mocą. Tak jest. Żelazna lampka. Rozcieram pieprz. Bardzo lubię, w ogóle bardzo lubię pieprz. Możesz jako przyprawę. Możesz część nałożyć, bo pewnie nie wszystko, bo był mocno pieprzowy. Dokładnie. Ok. Łyżeczkę. Dajemy czadu. O, super. No i co? No i co? No i co teraz? No teraz muzyka. I to jest. Ale to chyba zła muzyka. No i co? Jeszcze możesz potrzeć, słuchaj, jest gotowy sos. Ale super, to jest genialny pomysł. To jest w ogóle więc jeszcze genialne. Kolejny powód, tak. Znaczy, no, żeby nie wyrzucać słoika. Tak, tak. Zgadza się. Do robienia sosu. I co? Polewamy. Mm-hmm. Wow. Dodajemy do tej sałatki wszystko, co mamy w lodówce, żeby się nie zmarnowało. Marchewka surowa,
inny owoc może być na przykład pyszne z melonem by było. Oczy, bardzo dobre. Nie nasz owoc, ale jest teraz. A z jabłkiem? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Oczywiście. Też jabłuszko można dodać. No w ogóle gruszka, jabłko z orzechami to jest zawsze taki wspaniały komponent, tak? Pestki zamiast dyni. Rozszponki możemy dodać rukolę, zwykłą sałatę, pestki dyni. Tak. Ja myślę, że teraz dobrze, jak ta sałatka tak przejdzie tym dipem. Dokładnie. Przemaceruje. Przemaceruje, tak. A my przemaszerujemy. A my przemaszerujemy na maty i dzisiaj będę chciała zrobić z Wami ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. A potem będziemy zdrowo jeść. Tak, dzisiaj bardzo zdrowo, tak jak zresztą za każdym razem w Wiedzą od Kuchni. Idziemy. Idziemy, chodźmy. Do ćwiczeń na kręgosłup przydadzą się maty, także rozkładajcie maty, ale nie będziemy się kłaść na plecach, będą to ćwiczenia, zobaczycie zaraz jakie. Asiu, klękniemy, najpierw zadrzemy palce stóp, żeby od razu stopy popracowały. Staramy się zbliżyć do siebie kostki, zbliżyć do siebie kolana, żebyśmy byli w takiej fajnej, zwartej pozycji. Opuszczamy ramiona wzdłuż tułowia, żeby barki były rozluźnione i zaczynamy krążenia barkami do tyłu, takie jak najobszerniejsze, po to, żeby się rozluźnić, zrelaksować i przygotować do wszystkich dzisiaj mega przyjemnych ćwiczeń właśnie na zdrowy kręgosłup. Uwaga, zmieniamy kierunek, teraz obszerne krążenia barkami do przodu. Tutaj nigdzie nam się nie spieszy, to są takie spokojne ćwiczenia, każdy robi we własnym tempie, żeby poczuć taką łagodną pracę kręgosłupa. Ok, zostawiamy ramiona opuszczone i zaczniemy robić nożyce pionowe, czyli jedna ręka góra, druga dół i zmieniamy. I taki jest ten ruch ręki, żebyśmy jeszcze mocniej wyciągali kręgosłup. Delikatnie podciągnij pępek do kręgosłupa. Barki rozluźnione i uelastyczniamy nasze barki. Asia się uśmiecha, jest wszystko dobrze. Ja lubię rozciągać barki. To jest piękne. Jeszcze 3, 2, 1. Opuść barki, przenieś ramiona, opuść ramiona na wysokość barków, spleć w koszyczek, przekręć koszyczek dłoni wnętrzami do przodu i unosimy ramiona nad głowę, dłonie nad głowę i mocno się wyciągamy, tak jak chcielibyśmy dotknąć środkowym palcem do sufitu. Kciuki połączone. Wyciągamy boki tułowia, staramy się zrobić taki ruch, żeby oddalić dolne żebra od naszych bioder. Weź głęboki wdech i z wydechem skręcamy się w prawą stronę, ale oba pośladki mocno dociskają do pięt. Chwilkę wytrzymamy w tym przyjemnym skręcie, cały czas wyciągamy ramiona, wiem, że już mogą troszeczkę boleć. Z wdechem wracamy do centrum i z wydechem skręt w drugą stronę. Dociskamy mocno pośladkami do pięt. Wydech, wróć do centrum, opuść ramiona, rozpleć. I teraz wyciągniemy grzbiety stóp, ale znów postaramy się, żeby one były połączone na kostkach. I znowu oprzemy biodra, dociśniemy nasze grzbiety stóp. Z wdechem unosimy ramiona wysoko, z wydechem skręcamy się w prawą stronę, zahaczamy dłoń o zewnętrzne udo, drugą ustawiamy za biodrami. Jak Ci jest, Asia? O, wspaniale. Bardzo lubię te wszystkie ćwiczenia, gdzie skręcamy kręgosłup. Za mało ich robimy na co dzień, dlatego tutaj staramy się zawsze aktywować kręgosłup w tych wszystkich płaszczyznach. Z wdechem znowu ramiona do góry i z wydechem skręt w drugą stronę. Chwilę wytrzymujemy w tym skręcie, z wdechem rośniemy, z wydechem jeszcze mocniej się skręcamy, zahaczając właśnie dłonią o udo i odpychając się tą dłonią od uda. Fantastycznie. Wróć do centrum, jeszcze raz wyciągnij ramiona, skieruj wnętrza dłoni na zewnątrz i z wydechem pomału opuść ramiona, tak jak dociskalibyśmy dwie piłki, które są po naszych bokach. Albo szafki, tak trzeba uważać, jakie meble mamy przy sobie. Tutaj sobie zaraz taką szmateczkę doczepię, od razu polerowanie. O, bardzo dobrze. Zrobimy teraz skłon, rozszerzmy kolana, paluchy stóp zostają połączone i przejdziemy dłońmi do przodu, tak żeby zewnętrzne żebra znalazły się przy wewnętrznych udach. Skłon Virasana do przodu, mocno się wyciągamy, jeszcze możemy pociągnąć palcami dłoni mocniej w przód.
żeby wyciągnąć plecy i na zakończenie na chwilę oprzyjmy czoło o matę. Wyciągnij odcinek szyjny kręgosłupa, weź głęboki wdech i wydech. Doklej teraz mocno obie dłonie do maty i z wdechem, takim rolującym ruchem, na okrągłych plecach przejdź do klęku. Przenieś ciężar ciała delikatnie do przodu i z wydechem wracamy do skłonu, czyli biodra opuszczamy napięty. I jeszcze jedno takie powtórzenie, z wdechem rolującym ruchem przejdź do klęku i z wydechem wróć biodrami do tyłu. Ostatni raz rolującym ruchem przejdź do klęku i przyjmij pozycję klęku podpartego, już takiego klasycznego, czyli nadgarstki pod barkami, kolana pod biodrami. Mamy to? Mamy. Ok. I zrobimy kocie grzbiety. Z wdechem plecy wklęsłe, delikatnie spójrz do góry. Z wydechem plecy okrągłe, zbliż brodę do mostka i zaokrąglij plecy, żeby zbliżyć nasz odcinek piersiowy kręgosłupa jak najmocniej do sufitu. I jeszcze raz wdech, spójrz przed siebie, plecy wklęsłe, z wydechem plecy okrągłe, pozycja krowy i kota. I ostatni raz wdech, plecy wklęsłe, wydech, plecy okrągłe. Zostań chwilę na okrągłych plecach, mocno odepchnij się od dłoni, schowaj głowę między ramionami. Poczuj przestrzeń między kręgami i z wdechem wracamy do pozycji neutralnej kręgosłupa. Wyciągnij prawą nogę, na razie zostaw ją opartą o palce stóp, tak żeby mocno wyciągnąć tył naszego uda, ścięgna Achillesa, ścięgna podkolanowe i z wdechem unieś nogę na wysokość biodra. Stopa flex. Mamy to, piękna równowaga i jeśli jest dużo mocy, to spróbuj wyciągnąć lewe ramię do przodu, tak żeby ramię było przy uchu, nie za wysoko, nie za nisko, trzymamy pozycję, trzymamy równowagę, pracują mięśnie, jasne, prawda, żeby ją zachować. No to jeśli już mamy tę pozycję, to z wydechem połącz łokieć i kolano pod brzuchem. I wyprostuj wdech i jeszcze raz połącz pod brzuchem. Jeszcze dwa takie powtórzenia i wydech i ostatni raz wdech i wydech, zostaw połączony łokieć z kolanem. Chcę, żebyście wszyscy poczuli, jak fajnie pracują mięśnie brzucha. Mocne mięśnie brzucha to zdrowy kręgosłup. A o to dzisiaj walczymy, to ćwiczymy. Z wdechem wyciągnij ramię, wyciągnij nogę. Opuść rękę, opuść nogę, połącz ze sobą paluchy stóp, chwilę odpoczniemy, wirasa na skłon do przodu. Wyciągnij się, wydłuż. Z wdechem, rolującym ruchem przechodzimy do klęku. Znowu ustawiamy się w pozycji klęku podpartego, czyli nadgarstki pod barkami. Kolana pod biodrami i prostujemy lewą nogę, zahaczamy się o palce stóp, żeby rozciągnąć nasze Achillesy, ścięgna podkolanowe. Przyjemności, aż jak ja umiem ten uśmiech. Z wdechem unieś nogę na wysokość biodra. Trzymamy równowagę i jeśli jest odpowiednia ilość mocy, to prawą rękę przenosimy w przód. I chwilę balansujemy. Łapiemy taką przyjemność w tej pozycji. Ona może być przyjemna, jak się tak w nią wczujemy. Mam nadzieję, że wszyscy właśnie tak macie. Weźcie wdech i z wydechem łączymy łokieć z kolanem pod brzuchem. Z wdechem wyciągamy rękę, wyciągamy nogę, z wydechem łączymy łokieć z kolanem. Jeszcze raz wdech i wydech i ostatni raz wdech. I wydech, zostaw połączony łokieć z kolanem, plecy zaokrąglone, brzuch mocno pracuje. Przybliż lewą piętę nogi zgiętej, która jest u góry, jak najbliżej do pośladka. Z wdechem wyciągnij ramię, opuść rękę, opuść nogę. Uklęknijmy teraz na piętach z połączonymi kostkami. Wyciągnij ramiona do przodu.
Weź głęboki wdech, otwierając klatkę piersiową, spójrz na górę. Z wydechem połącz dłonie, zaokrąglij klatkę. Jeszcze raz wdech. Asi, przeszkadzają troszeczkę szafki. Damy radę. Damy radę, oczywiście. Tu nie mam wątpliwości. Możemy się odwrócić do przodu. Jeszcze raz wdech, ramiona do góry. Z wydechem połącz ze sobą. Dłonie wróć do pozycji neutralnej. Ja troszeczkę przejdę do przodu. Możemy zostać tam, gdzie jesteśmy, żeby było lepiej widać. Podeprzyj się z tyłu. Za biodrami, palce dłoni skieruj do przodu, zrotuj barki na zewnątrz, żeby otworzyć jeszcze mocniej klatkę piersiową. Weź wdech, możemy zostać w tej pozycji, ona jest doskonała, ale jeśli mamy moc, to z wydechem oderwij biodra od pięt, unieś je, tak żeby rozciągnąć nasze zginacze bioder, żeby jeszcze mocniej zrotować barki na zewnątrz, żeby poczuć dużo mocy z przodu naszego ciała, żeby rozciągnąć przód naszego ciała. Jeśli szyja jest zdrowa, możemy delikatnie odgiąć głowę do tyłu, spróbować spojrzeć, co za nami. Oddychaj, łap dobrą energię, dużo przestrzeni. I z wydechem opuść biodra. Wróć tułowiem do pionu. Z wdechem szerokim łukiem przenieś ramiona do góry, połącz dłonie nad głową. Z wydechem opuść na wysokość klatki piersiowej i jeszcze raz wdech, ramiona do góry, spójrz na dłonie. Z wydechem opuść ramiona na wysokość klatki piersiowej. Asia, zostaniemy w tej pozycji, bo mamy ćwiczenia za sobą. Zdrowy kręgosłup. Tak mało. Więcej zestawów na zdrowy kręgosłup znajdziecie na moim kanale, także będziemy spokojnie ćwiczyć dalej. A my, ja kończę tak wcześniej, bo już nie mogę doczekać naszej sałatki, Asia, dlatego idziemy ją... No tutaj pachnie. Pachnie, tak, ona ta papryka, wiesz, żółta, ona tak intensywnie pachnie, że ją cały czas czuję. Idziemy jeść, ale jeszcze powiemy przed jedzeniem, że... Mamy to! Zdrowe kręgosłupy zrobione. Oczywiście to są ćwiczenia, które dobrze jest powtarzać codziennie, a nawet kilka razy dziennie, bo to jest ulga dla kręgosłupów, pozbywanie się wszelkich napięć, które gromadzą się w nas w ciągu dnia. Jesteście gotowi na zjedzenie tej sałatki? My bardzo. To lecimy. Super! Let's go! Nasz kamerzysta zapytał, czy jesteśmy gotowe, jak my możemy być niegotowe, jak my mamy takie pyszności. Ola, poproszę o twoją miskę. Bardzo hojnie cię, słuchaj, tutaj obdaruję. Tak, dobrze? Proszę się jakoś nie ograniczać bardzo. Miseczka nie jest duża, także może być pełna. Proszę bardzo. Dziękuję, już podaję drugą miseczkę. Jej, jak to wygląda, jak to wygląda. Apetycznie, wygląda super, ale pachnie jeszcze lepiej. Okay. Jak zrobicie sałatki, to wszystko poczujecie. Tak. Przepis jest w opisie filmu. Oluś? Jest widelec! Wow. Nie, idziemy na przód. Idziemy na przód, tak, chodźmy. To co? Smacznego. Stop, Olu. Pamiętacie, była jeszcze limonka w przepisie. No to oczywiście trzeba skropić. Tak. Ta-da. To też są witaminy i taki bardzo fajny wydobywa taka, smak. Tak, ona nie jest taka bardzo, bardzo kwaśna. O, parę kropelek. Ekstra. To teraz już możesz jeść. Smacznego, nie mogę się doczekać. Jak to smakuje? Nie, oczywiście wszystko składa. Buraczek. Także zastanawiam, czy coś bym zmieniła. I niczego bym nie zmieniała. Wszystko jest idealnie. Gruszka, zawsze ja w ogóle uwielbiam dodawać owoca, jakiegokolwiek do sałatki warzywnej. On zawsze tak fajnie łamie smak, dodaje takiej rzeźkości, takiej słodyczy wspaniałej. I no, gruszka jest w ogóle wspaniałym dodatkiem do sałatek. Ale to najlepiej jest spróbować samemu. Także życzymy smacznego. Szukajcie swoich smaków. Tak, udanego gotowania, zdrowych kręgosłupów, zdrowia na co dzień. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach Jogi od Kuchni. Pa. Do zobaczenia, przepraszam. Wiem. Pa. No pyszka, że hej.